Witajcie moi kochani, witam was serdecznie i gorąco w kolejnej kamerce w kosmicznej świadomości. Siemanko kochani, witam was w moim magicznym, pięknym miejscu. Przed chwilą Ptasia tutaj dawał koncert, ale i tak nie wiem, czy byście słyszeli ze względu na szum. Kochani moi piękni, tak, znowu przyszłam do was z kamerką. To będzie taka luźniutka kamerka na temat... W sumie na temat, nie wiem czy można powiedzieć na temat, ale pośmiejemy się trochę, tak, trochę się pośmiejemy. To będzie o jodze śmiechu, trochę powiem wam. Już kiedyś nagrywałam taki filmik, ale mamy nowych subskrybentów i nie wiem czy wszyscy zaglądają do starych filmików, a myślę, że warto po tej zimie, po tych wszystkich naleciałościach troszkę pozbyć się tego balastu, tego ciężaru. Więc ta kamerka będzie miała na celu, słuchajcie, poprawę humoru, tak, poprawę humoru, zrelaksowania się, odstresowania, może po ciężkim dniu w pracy. Myślę, że warto będzie wracać do tej kamerki, to tak dla was mówię, ja pewnie też będę, zacznę to praktykować częściej. Także, kochani moi piękni, zapraszam do pośmiania się razem ze mną i posłuchania. Więc, kochani, na wstępie oczywiście serdecznie i gorąco i pięknie w ogóle dziękuję wam z całego serducha, że jesteście, że wspieracie, że komentujecie. To naprawdę buduje mój kanał i pamiętajcie, że jakikolwiek komentarz, czy like, czy share, to gdzieś tam zwiększa zasięgi. Ja nie mówię, że ja jestem w ogóle tutaj... Nie wiadomo o jakich interesujących, zajebistych rzeczach mówię, ale myślę, że to takie wszystko jest autentyczne i płynie prosto z serca to, co ja nagrywam. I może kogoś to zainspiruje. Pamiętajcie, że wystarczy tylko jedno zdanie, żeby usłyszeć. Typu, poczucie winy jest wtedy, kiedy jest intencja. Zdanie, które bardzo mi pomogło, więc może ktoś zobaczyć tylko jedną minutę mojego filmiku i coś mu nagle wskoczy i będzie tego potrzebowałem, czy tego potrzebowałam. Tak to działa, słuchajcie, tak to działa, wszechświat, wiadomo, wszystko jest z sobą połączone. Więc jeżeli czegoś potrzebujecie, wysyłajcie swoje prośby do wszechświata, a on wam ześle odpowiedź, czy to będzie właśnie filmik, czy to będzie w muzyce, czy to będzie jakiś tekst, czy usłyszycie coś w radiu. Miejcie uszy i oczy szeroko otwarte. Naprawdę to działa. Więc kochani, tak przechodząc do tematu, na temat jogi. Na temat jogi. Ja już kiedyś... nie wiem dlaczego joga śmiechu, no ale dobra. Ja już kiedyś właśnie nagrywałam taki filmik, że często razem z moją współlokatorką jeszcze w Londynie, często, no praktycznie codziennie urządzałyśmy sobie takie sesje śmiechu, gdzie no ja wtedy się zaczęłam rozwijać, więc byłam w takim flow i w ogóle super, wszystko pięknie, ładnie, ale ta moja koleżanka miała taki dość ciężki okres, dużo stresu w pracy, dużo takich nadgodzin, dużo chaosu w głowie, więc ona przychodziła po pracy i było od razu dawaj, robimy jogę, bo jej to tak pomagało, naprawdę. Ja wam gwarantuję i wam może nie obiecuję, bo potem będzie obiecałaś i co, i się tak nie stało. Ale gwarantuję wam, patrząc na moje doświadczenie, na doświadczenie tej mojej właśnie współlokatorki byłej, że porcja takiego śmiechu naprawdę działa, działa cuda, potrafi zrelaksować ciało, potrafi aż po prostu człowiek czuje się lżejszy, całe ciało boli od śmiechu i jest, no... To jest naprawdę coś wspaniałego i życzę wam tego, abyście się nie wstydzili, nie mieli takiego poczucia, że a to jest bez sensu, nie będę się cieszył jak głupi do kamery, czy jak głupia do telefonu, do filmiku, po co mam to robić, to pewnie nie działa. Wiecie, takie przekonania, już od razu jakieś tam dziwne domysły. Nie. Dajcie sobie szansę, naprawdę, dajcie sobie szansę i... Śmiejcie się razem ze mną, a zobaczycie rezultat. Napiszcie w komentarzach, kto ze mną się śmiał, bo naprawdę warto. Na początku może być trudno,
bo to trzeba no, wymuszać. Jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do takiego, że, do takiego cieszenia się, do takiego śmiania, gdzieś ma grymas na twarzy i w ogóle gdzie tu się cieszyć, nie? To może być ciężko, może to trwać minutę, nie wiem, dwie minuty, zanim zaczniecie się cieszyć. Ale w momencie, bo mi to dość szybko, znaczy no wiadomo, no, jak zaczynałam robić jogę, jak zaczynałam się cieszyć, o, to na początku potrzebowałyśmy, nie wiem, minuty i ciężko było naprawdę, żeby autentycznie się cieszyć, autentycznie się śmiać, gdzie wiecie, jak jest coś śmiesznego, czy ktoś cię rozśmieszy i ty po prostu śmiejesz się i nie możesz przestać, wszystko cię boli, boli cię brzuch, ale dalej się cieszysz, już nawet nie wiesz, z czego się cieszysz, ale się cieszysz! I to jest, słuchajcie, to jest niesamowite, naprawdę. Więc zaczynamy. Jakikolwiek dźwięk, ha ha ha, hi hi hi, he he he, ho ho ho, cokolwiek. Jedziem. Mam nadzieję, że mi się nie przegrzeje ta kamerka, więc szybko trzeba ją nagrać. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hi 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 hi, ho 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 ho, ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha, ho ho ho, ho 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 ho. To już będzie moja druga sesja, słuchajcie, no bo jak już wcześniej stwierdziłam, to mi się przegrzał telefon, więc drugi raz zazwyczaj może być troszkę gorzej, żeby w tym samym czasie się cieszyć, ale próbujemy, próbujemy, dawać, ha 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 ha. Cieszymy dalej. Potem już każdy dźwięk jest coraz śmieszniejszy. Moje ciało już jest, słuchajcie, jest rozluźnione. Jest po prostu zajebiście, słuchajcie. To był dość krótki śmiech. Poprzedni był dość dłuższy. Woohoo!
O Boże. No i jak tam robaczki? Jak tam kochani się czujecie? Słuchajcie, my żeśmy się potrafiły śmiać 20 minut bite, żeśmy to nagrywały. Sorki, odbijam się. 20 minut śmiać się, krzyczeć, drzeć się po prostu, a ból brzucha to, no, to było coś po prostu piekielnego, naprawdę. Śmiać się tak 20 minut z rzędu, my żeśmy po prostu jak patrzyłyśmy na siebie, darłyśmy się, bo to, no, było naprawdę śmieszne. Także tak, kochani, patrzę, czy tutaj nikt nie idzie. I no nie wiem, mi to naprawdę pomaga. Myślę, że wam też pomoże, naprawdę. Macie ciężki dzień. Myślę, że nagram jeszcze jeden taki filmik, może dłuższy. Dłuższego śmiania się, bo warto, no naprawdę warto. Warto się cieszyć, warto się radować. Śmiech to zdrowie. Nie wzięło się to powiedzenie znikąd. Także tak, ja sobie wyłączę kamerkę na chwilę, bo w razie gdyby miało się mi się przegrzać. Ale dobra, już jestem, no. Także tak, moi kochani, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle ktoś chciał się ze mną cieszyć, no, czy ktoś chciał się ze mną cieszyć, bo może być tak, że ja się sama cieszyłam do kamerki. Wszystko jest możliwe, mam karty, słuchajcie, mam karty, więc zaraz tutaj jakąś wylosujemy, czy wylosuję ja. O, jak tu jest pięknie, słuchajcie, po prostu... Natura jednak wyciąga cały ten negatywizm. Wystarczy sobie pójść sobie posiedzieć na trawce, w gołych stopach, uziemić się, naprawdę. To jest coś niesamowitego, gdzie wszystkie jakieś takie stresy znikają. No. I przypominam sobie właśnie całą tą wartość tego wychodzenia, tego nawet przesiadywania samemu. Będąc w tej ciszy, w tej naturze, w tej głębi siebie. No, fajnie. Dobra, kochani, wyciągnę karteluszkę. Co ona ma? Jaka karta na teraz? Jedziemy. Jaka karta na teraz? No. Polubiłam to miejsce. No, ale tylko dlatego, że jakby tam koło mnie jest też ładnie, bo to jest, wiadomo, rzeczka i las i w ogóle. A co to za ptasio? Ale ta cała sytuacja z Luną i z tym dziadkiem to jakby sprawiły, że ja nic nie widziałam. Nie, no, nie doceniałam, tak. A teraz na nowo, jak sobie jadę trochę dalej i jadę sobie tą ścieżką, ostatnio sobie pojechałam do Wisły, słuchajcie, z Ustronia. Pięknie! Takie widoki, no coś niesamowitego. Jedziesz sobie środkiem lasu, znaczy środkiem, to wiecie, taka ścieżka rowerowa, drzewka, tutaj nagle wyłania się widok góry, po drugiej stronie rzeka, no ja... Aż miałam łzy w oczach, słuchajcie, z tych widoków. No, pięknie. Także tak. Dobra, karteluszka. O, uzdrawianie. Słuchajcie, wypadła. Znaczy wypadła, przekręciła się. Uzdrawianie. Sami mamy tą moc, żeby się uzdrawiać. Wiecie o tym, nie? Wiecie o tym, że mamy tą moc. Zaraz zobaczymy. Uzdrowienie 72. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. No. Czytam, kochani. Oho. Masz w sobie rany.
ego czyni raną całe twoje istnienie. Nikt nie ma zamiaru cię zranić. Nikt nie czeka na okazję do tego. Każdy jest zajęty ochroną własnych ran. Kto miałby na to więcej energii? A jednak tak się dzieje, bo jesteś gotowy do bycia ranionym. Jesteś tak bardzo gotowy, że aż czekasz na to. Nie możesz dotknąć człowieka Tao. Dlaczego? Ponieważ nie ma tego, kto mógłby zostać dotknięty. Nie ma rany. Jest on zdrowy, uzdrowiony, cały. Słowo cały jest piękne. Pochodzi od słowa całość, od którego wywodzi się też słowo święty. Jest on człowiekiem całym, uzdrowionym i świętym. Zdawaj sobie sprawę ze swoich ran. Nie pomagaj im rosnąć. Niech się zaleczą. Stanie się to jedynie wtedy, gdy zajmiesz się korzeniami. Im mniej głowy, tym łatwiej goją się rany. Bez głowy nie ma ran. Żyj bez głowy. Żyj jako istnienie totalne i przyjmuj rzeczy takimi, jakie są. Spróbuj choć przez 24 godziny. Totalna akceptacja, cokolwiek nastąpi. Ktoś cię obrazi, przyjmij to. Nie reaguj. Zobacz, co się stanie. Nagle poczujesz przepływ energii, jakiej nigdy wcześniej nie czułeś. Piękne. Nadszedł czas ujawnienia się głębokich ran z przeszłości. Są one teraz gotowe do zaleczenia. Postać na karcie jest naga, otwarta na dotyk miłości i egzystencji. Aura wokół jej ciała jest pełna światła, a otaczające ją odprężenie, troska i miłość rozpuszczają zmagania i cierpienie. Lotosy światła pojawiają się na ciele fizycznym, a wokół ciała widać energię subtelną, która zdaniem uzdrawiaczy otacza każdego człowieka. W każdej tej subtelnej warstwie widać uzdrawiający kryształ lub wzór. Gdy znajdziemy się pod wpływem uzdrawiającego wpływu Króla Wody, przestajemy ukrywać się przed sobą i przed innymi. Z nastawieniem otwartości i akceptacji możemy zostać uzdrowieni i pomóc innym, by także byli cali i zdrowi. No, piękna, piękna karta! Słuchajcie, jest tak pięknie, Ptasio śpiewa. Aha! Tak, kolejny filmik, który nagram. Może mi się uda z tym Reiki, nie wiem jak to będzie w naturze. Ale kolejny filmik, który chciałabym nagrać, będzie właśnie na temat... co ja chciałam powiedzieć? Na temat... nie pamiętam. I akceptuję to w sobie. Tak, akceptuję w sobie to, że... nie pamiętam. To, że czasami mi coś z głowy ulatuje. Słuchajcie, ja czytam książki. A ta, co mi się przypomniało, co wam chciałam powiedzieć, to właśnie nagrywałam w przedniej kamerce. Ciekawe jest to, bo mi się taka przypomniała piosenka, którą śpiewałam, jak byłam w szóstej czy w piątej klasie podstawówki, gdzie pojechałam, słuchajcie, na jakby śpiewać, tak, przed publicznością. Ja i jeszcze ktoś, jakaś tam jedna osoba ze szkoły, tak, zostaliśmy wybrani, ja, tak, śpiewałam, słuchajcie. I taka piosenka, którą ja mam do teraz w głowie i tak się śmiałam dzisiaj, że jaki w ogóle mózg to jest w ogóle gość, słuchajcie. Pamiętam piosenkę z przeszłości, z gdzieś tam z młodzieńczych lat. Umiem ją zaśpiewać, ale jak czytam, kurde, książkę, nie? Która jest ciekawa i chcę coś zapamiętać, to nie. Po co, nie? Po co ja mam pamiętać coś wartościowego? Ale przecież piosenka? No jak najbardziej. Czemu by nie, słuchajcie? No niestety mózg jest ograniczony w pamięci. Znaczy ogólnie w przyswajaniu danych. No, także... jednym muchem wleci, drugim wyleci. Ale zawsze coś zostanie, nie? Gdzieś tam podświadomość zapiszę. A czym mogę, to się dzielę. No, nie ma co chować wiedzy dla siebie. Też już o tym wspominałam. Dzielcie się wiedzą. Poszerzajmy świadomość. Rozbudzajmy świat. Bo to jest wszystko dla naszego dobra, kochani. Wszystko dla naszego dobra. Róbmy dobro. Tak, róbmy dobro. Bądźmy dobrymi ludźmi, no, życzliwymi. Życzmy innym ludziom szczęścia, sukcesu, miłości, radości, słuchajcie.
Ja wiem, że to może być ciężkie dla niektórych, że komuś się powodzi, a na przykład mi się nie powodzi, że ktoś, nie wiem, żyje sobie fajnym życiem, a ja żyję w gorszym, w moim mniemaniu, bo to ja przyklejam łatkę, nie? Że moje życie jest na przykład gorsze od kogoś innego. I pamiętajmy o tym, że życząc komuś sukcesu, czy ciesząc się z czyjegoś sukcesu, to tak naprawdę wysyłamy sygnały do wszechświata, że my też tak chcemy, że my chcemy żyć w takiej energii, energii sukcesu, energii miłości, radości, tego, że nam się powodzi, że puszczamy do swojego życia obfitość, słuchajcie. A jeżeli mamy negatywne uczucia do drugiej osoby, mamy zazdrość i nie podoba nam się to, że ta osoba, że jej się dobrze powodzi, gdzieś tam złożyczymy jej, oj, to niedobrze, słuchajcie, bardzo niedobrze. Także ja życzę wszystkim ludziom, bo jakby energia obfitości jest nieskończona, energia pieniądza jest nieskończona, ona płynie, cały czas płynie, słuchajcie. I my też na nią zasługujemy, tak. Zasługujemy na to, żeby być szczęśliwi, żeby mieć wszystko to, czego potrzebujemy. I ostatnio jakby w moim życiu przestrzeń i energia, którą ja poświęcam teraz uwagę, jakby nad czym pracuję i co buduję, to jest właśnie przyciąganie do swojego życia obfitości. Ja już nieraz o tym mówiłam, ale wiemy, blokady, przekonania, jakieś braki poczucia wartości, że ja na coś zasługuję, czy przekonania, które gdzieś tam wklepywało się przez ileś tam lat, przez całe życie. Także no, pracuję nad tym właśnie, żeby energia pieniądza i energia obfitości wpływała do mojego życia, bo jest nieograniczona. Jestem magnesem na pieniądze. Tak. To też może trzeba nagrać filmik na ten temat. Już kiedyś nagrywałam, czy pieniądze są brudne. No. Także tak, dobra, kochani, moi piękni, ja będę kończyć. Trzeba ściągnąć koszulkę i się trochę poopalać. Chociaż to słońce jest teraz najgorsze. Ha! Najgorsze, najniebezpieczniejsze. Ale moją intencją będzie o to, żeby się bezpiecznie opalić. Także kochani, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kosmos, to mnie wspiera. Komentować, lajkować, będę wam bardzo wdzięczna. Was to nic nie kosztuje, słuchajcie. Czy wstawić serduszko, czy uśmieszek, czy dać łapkę w górę. Nawet jak się nie podoba, why not? Why not? Ojejku, dobra. No i mam nadzieję, że trochę się pośmialiście ze mną. Także trzymajcie się, kochani, cieplutko i gorąco. Przysyłam wam to słoneczko i bądźmy zdrowi i szczęśliwi. Pa, pa, pa! Ha, ha, ha!